Dla portalu Pasja Sportu Walki, Karkocha Waldemar. Nie przekręciłem nazwiska. Nie. Walka zawodowa MMA, szybko skończona, ale przez twojego rywala, twój rywal skończył ciebie. Bardzo szybko, 30 sekund. Zatem, co poszło, nie, że tak powiem, nie tak, że tak ci szybko pokonał? Doświadczenie, przede wszystkim doświadczenie. Purpura chyba w BJJ. No, ile on walczy? 10 lat walczy, to nie jego pierwsza walka zawodowa, amatorskich chyba 9. To jego piąta albo szósta walka zawodowa, to jest mój debiut. Jak w amatorskich, jak i zawodowych. Na debiut dostałem zawodowca, czuję się z tym zajebiście. Wyszedłem, nie bałem się, wziąłem 13 dni wcześniej walkę. Wiedziałem, z kim walczę, podjąłem się tego. I dla mnie wygrałem sam. Sam wygrałem, spojrzę sobie jutro w lustro, powiem, że wygrałem. Oczywiście, że tak, charakter to jest, no, to jest kwestia, którą się nie kupi za żadne pieniądze. Dlatego ja również jestem takiego samego zdania jak ty. Natomiast jaki miałeś plan taktyczny na tą walkę? Czy się przygotowałeś typowo pod rywala, czy po prostu hej przygodo, żywioł? Żywioł. Miałem wcześniej mieć walkę pod K1, przeciwnik mi wypadł. Tu się dowiedziałem, że to jest parterowiec. W 13 dni nie da się dużo parteru zrobić. Chciałem nie dać się obalić, ale 61 kilo. Ale jest silny, muszę to przyznać, szacunek dla niego jest silny. Jak uderzyłem low kicka, to jak kamień noga. No i co, parter wziął i zrobił swoje, to już było tylko podpisanie na papierku, że wygrał. Jest to twój debiut zawodowy, zatem był stres tutaj wchodząc do oktagonu? Nie, nie było stresu, właśnie parę dni wcześniej nie było, teraz nie było, wchodząc nie było, czułem się pewnie. Chciałem wygrać, chciałem zmienić swój rekord na jedynkę z przodu i jemu dać kolejną porażkę, nie udało się, głowa do góry, lecę dalej. Z jakiej formuły się wywodzisz i gdzie trenujesz na co dzień? Na co dzień trenuję w Berserker Team Prawobrzeże. Właśnie ich pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam też dużo znajomych, którzy mnie wspierają. Wszedłem do szatni, pierwsze co telefony. Tomek, Bartek, Samiec, kurwa, naprawdę jest ich wielu. Rodzinka od razu, widziałem duże wiadomości, gram w gry. No i dziękuję mojej dziewczynie, drużynie piłkarskiej, bo też gram w piłkę, za to, że są, że oglądali tę walkę i do zobaczenia na boisku i na macie. Mówisz, że grasz w piłkę, czyli można powiedzieć, że sport pełną parą. Natomiast w takim razie nie mogę nie zapytać, czy sporty walki są twoją drogą życia, czy to jest bardziej taka przygoda? Są, to jest moja pasja, tak samo jak piłka nożna. Na pewno jeszcze nie jedną walkę stoczę i będzie o mnie głośno. Jak piłka nożna, nie mogę nie zapytać o wczorajszy mecz Szkocja-Polska, 1-1, choć nie jesteśmy portalem o piłce nożnej. No ale jak piłkarz, jak również rozmawiam z fajterem, z piłkarzem, można powiedzieć, że człowiekiem orkiestrą, jak ten mecz oceniasz, o ile go widziałeś? Oglądaliśmy z chłopakami, no fatalnie grali, no. Nic się nie zmienia, no życzę im, żeby odpadli. Niestety, ale to nie jest kadra na mundial. Nie jest kadra na mundial, natomiast czy kadrę mamy w sportach walki? Wiadomo, w cudzysłowie oczywiście, wiadomo, że dzisiaj są modne gale free fightowe, show biznesowe. Jakie ty masz na ten temat zdanie? Lubię oglądać, lubię. Naprawdę free fighty są kozackie według mnie, naprawdę użyję tego słowa. Jak taki Don Casio w boksie, nie mam nic mu do zarzucenia. Nie jest freakiem, od tego zacznijmy. No niby jest freakiem, freakiem niby jest. No co, Ferrari robi furorę, Polak robi furorę, lubię takie gale, lubię oglądać, wszystko oglądam. Co tydzień na pewno coś oglądam. Jutro będzie coś oglądał Fame. Będzie, oczywiście, że tak, od razu. Zatem nie mogę nie zapytać, chociaż się powtarzam, ale walka wieczoru, Popek, Norman. Norman. Również oglądasz inne federacje free fightowe, MMA VIP, było dużo kontrowersji związanych. Tam nie, MMA VIP nie oglądamy. Jakie masz zdanie o tych całych kontrowersjach ze Słowikiem i tak dalej? No trochę przesadził chłopak, no bo chłopak co siedział, robił kurwa takie rzeczy w świecie, o których nie można mówić na co dzień, a ten takiego człowieka zaprasza i pokazuje mu światło dzienne, daje mu jeszcze zarabiać, jej twarz jego wszędzie jest, no tak nie powinno być. I Marcin jest skreślony w jakimkolwiek świecie rzeczywistym i sportowym. A gdyby się z tej współpracy, to mówię hipotetycznie, wycofał? Jakbyś się wycofał z tego, to byłby świetny pomysł. Rozumiem. Zatem czego możemy ci życzyć? I może jeszcze zadam jedno pytanie. Gdzie, mówiłeś, że grasz piłkę. Gdzie grasz piłkę? Gram teraz obecnie Future, to jest nowa drużyna. Ich drugi sezon, gramy w B-klasie. Robimy awans, lecimy dalej. Na jakiej pozycji? Bramkarz? Przydałby się? Obrońca, prawy obrońca. Prawy obrońca. Więc cóż, życzę ci wszystkiego dobrego dla portalu Pasja Sportu Walki, Waldemar. Karkocha. Dziękuję bardzo.